Zobaczmy to. O Jezu, Discord. Nie wiem, czy nie wziąć. Idę go robić ogniem. Aha. Dobra. Ale to zaraz. Robimy to. Już mam plan. Co się dzieje? O, Rajdzik, dobrze trafiliście. No, chodź tu. O, w tupę. Nie tak, nie tak. Nie taki był plan. Trzeba ich poleczyć, bo mi padną. Dobra, chodź. Gdzie poszedł? No puść mnie. Kurde, jeden mi umarł. Nie ginie od tego. Mhm.
jakiegoś debuffa, czy... Nie dam rady, bo nie mam jak ten. Z nim się coś dzieje, jak się przekształci. Jeszcze jedną rzecz spróbuję zrobić. Zmienię to na tego mojego klona. Bo ten mój klon mu przynajmniej by damage jakiś zadawał. On by szybko zszedł. Ale nie wiem, czy... czy będzie agro łapał tak jak ja. Patrzcie na to. O nie, nie tego przyzwałem, co chciałem. Super. Bo on jakby jak się w nią zamieni, to później nie dostaje takiego damage'u jak na początku. Pytanie jest czemu? Może nie. Tylko że ja tu dostaję dużo tego. Kurwa, chłopie, zostaw mnie, a ten zacznij z nim walczyć. Dobra, udało się. Dobra, powiem wam, chyba tarczownicy jednak są niezastąpieni. On nie chce agro złapać. Na tym moim. Wydaje mi się, że chyba trzeba po prostu... trzeba to po prostu dobrze zrobić i tyle. I trochę szczęścia mieć przy okazji. I będzie git. Teraz ma tych, bo tych tarczowników jest dużo i oni potrafią to agro tak dość sprytnie zrobić, że on... O nie. Dobra, niech nas zabije. Bo jak nie ma pięciu, to nie ma co nawet wchodzić w drugą fazę. No i czemu lepsze, niż czemu byście mu... czemu myślicie, że nie są? Coś mnie zabić nie chce.
wolno mu idzie to zabijanie, powiem wam. Nie no, oni są na plus 10, nie? Ten mój też jest na plus 10. Nie no, trzeba po prostu ten pierwszy moment przetrzymać. Kiedy on... Kiedy on się na mnie rzuca. To na pewno. Aha. Aha. Oglądam cię od czasów pachołka, o Jezu. Ale nie oglądasz, bo dopiero co przyszedłeś na live'a po 10 latach. Co ty tam piszesz? Mhm. Nie wiem, czy chciałem to przeczytać. Dobra, żeby się na nich nie zagrował na początku. Można stać przed nimi, bo kurde, być... Mało damage'u jest. Aha, bo on ma chyba tyle po prostu damage'u. No to po mnie. O, całusek.
Oh shit. On jakiś taki jakby dostaje. Bardzo jest odporny się. Odporny się robi. W pewnym momencie. Albo ja po prostu buffy muszę nawrzucać nowe. Jakieś takie resisty jakby na czary zostaje i się nie da nic zrobić. Dobra, czekajcie. Ten mój klon. On jest o tyle lepszy. Że on mu może damage robić, ale i dłużej wytrzymuje jakby, on jest... Aj, shit. To znaczy on tego mojego klona raczej nie zabije, bo on ma za dużo potek, za dużo, wiecie, heali i tak dalej. Tylko że ten mój jakby mu mało robi damage'u i to jest problem. No i tego agro, chyba żeby mu coś dać na agro i on będzie tym czarował. Dobra, czekajcie. Patrzcie na to teraz. Dobra. Dobra, teraz turlanie. Siup, siup, siup. Niech on się tam z nim pobawi, my sobie się poleczymy. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie. Kurwa, ten mój to mógłby na przykład podejść tu i mnie poleczyć albo coś. Co on tak łazi powoli? Nie łaź tak powoli, tylko bij się z nim. Ten mój to w ogóle jest jakiś taki strasznie odporny. Ten mój klon. Dobra, udało nam się do tego momentu przybić. Nie, nie. Ale nie bij nas dwóch. Kurde. Ten ogień go... Nawet go bije ten ogień.
Da się to uniknąć? Pewnie się da, tylko że my nie mamy takiej ruchliwości. Tym ogniem. Aha, ale czekajcie, bo my mamy przecież. Nie mamy od ognia w ogóle. Który to jest ten atak, który nas tak bije? Ta światłość? Bo ja przecież mam od ognia. Ale czy to nie będzie przypadkiem jakiś przypał za chwilę, jak ja to wezmę i będę ginął od razu, wiecie o co chodzi. Spróbujemy. Jeszcze raz, bo to było takie, że ja mu się dałem porobić, a mogłem mu się nie dać porobić. Dobra. Na 3 hity? On zawsze mnie miał na 3 hity, tak to już jest. Z magiem. On by się pośpieszył trochę. Teraz więcej damage'u mi bije, jak żeśmy. Ten mój nic nie bije. Ja wiem, że on nic nie bije, bo on jest taki głupi, ale... Trochę bije. Zresztą... On ma tankować, tylko że tak... Znaczy on tankuje, jak tamten go bije, bo ja go nie muszę leczyć, to jest dobre. Problem z tymi na przykład, które przywołałem tarczownikami, jest taki, że one zajebiste agro robią, ale one w ogóle nie mają leczenia żadnego, nie? I jeśli... Jeśli chcecie po prostu, wiecie, damage porobić. Dostaje.
to ja jestem osłabiony. Jest. Może trzeba się było zbufować. Wizerunek Boga Władcy. No i co teraz? Tu jest punkt. Patrzcie na to. Jakieś wspomnienie. Że brat zostanie jej małżonkiem, co? Nie dziwne, że ten świat tak wygląda, jak wygląda. Gucio robił 17 godzin tego bossa. Moi drodzy, Gucio to się musi grać nauczyć. No, nawet żaby nie potrafi zabić normalnie. Diodem światło, patrzcie. Ciekawe co to. Co to robi? Moc światła Mikeli, ciekawe. Dobra, idziemy do bramy, no bo to... Aha, nie mamy konia teraz, no dobra. No nie mamy konia. Muszę go sobie tu ustawić, bo... Ale nie można nim jeść. Idziemy przez bramę i przeniesiemy... I my zostaniemy Bogiem, tak? A nie, nie zostaniemy Bogiem, bo schody są za wysokie. Patrzcie, widzicie to? Nie możecie zostać Bogiem, bo nie da się wyjść na schody. To tyle, tak? Koniec gry. Nie no, co ty? Czekajcie, musimy się wdrapać na bramę i zostać Bogiem. No ja wiem, że jestem Bogiem ognia, ale chciałbym być też Bogiem tej gry, ale... No ale ktoś nam coś powie? Typu gratulacje albo co? Nic? Ślepa uliczka, koniec gry. No ale czekajcie, myśmy tego questa dostali. 500 tysięcy expa. To trzeba na coś wydać. Zręczność nic nie daje. Dajmy sobie jeszcze inta, będzie odporność na magiczne. Myśmy tam weszli dotykając jajca. Kto pamięta, gdzie to jajco było? To było gdzieś tu, nie? Tu żeśmy weszli. A z drugiej strony, gdzie to było? Tu? Niech mi ktoś przypomni, gdzie to było. Kokon niebiany w mauzoleum dynastii Mogów. Okej, ale gdzie to jest? Które jakby północ, południe, wschód, zachód. Kiedy wy będziecie mówić, ja pogadam z bestialskim duchownym. Pod ziemią. O kurwa. O shit. Czekajcie.
On wyjdzie? Chyba nie, co? Gdzie jestem i się zaklinowałem. Chyba mocniejszy niż ta reszta bossów. Co to za zawodnik był w ogóle? I czemu on tu w ogóle był? I czemu mnie zaatakował? Aha, już nie ma tego NPC-a, rozumiem, że to był on. Dobra, czyli co? A ci z kim walczą? I czemu nie mogę... One jakieś silne są. Czemu w ogóle oni wszyscy żyją ci po sobie? Może jakiś nigdy nie zabiłem. Mogę już się teleportować, czy ciągle nie? Dziwne to jest. Nie wiem, oni z kimś walczą, ale tu nikogo nie ma. Dobra, to gdzie było tam na schodach za tobą jeszcze bosik? Bez, ja bym chciał na duchownym, to się zakończył podstawkę. No i gdzie ten, gdzie to mauzoleum, bo już nie pamiętam. Sprawdź wizerunek bossa, ale jakiego bossa? Tego co zabiłem? A muszę mapę przełączyć. A no tak, było coś takiego. O, to zajebiste. Anihiluje wrogów za pomocą słupa światła i rozumiem, że... To pewnie nie da się tego... No właśnie. Podziemia, ale to nie są te podziemia. Pokaż podziemia Y. O, i gdzie to było? Mauzoleum to tu. O, jest kokion. Może teraz coś z tym kokonem będzie jeszcze. Nie. I tylko tyle i nas przeniesie, tak? No dobra. Jest ten zamek Ensis. Chcę zobaczyć, jak działa ten niebiańskie coś na nich. O!
Niezłe. O kurde, ale to ma zasięg. Patrzcie teraz. Jeszcze go przewraca? Nie. Dobra, ale jak już się robi gorąco, to jest problem. No ale ciekawe, dobra. Dobra, moi drodzy, kończymy, bo ja muszę kończyć. Dzisiaj jest turniej. No skończyliśmy grę, była fajna. Polecam wszystkim Elden Ring. Ciekawe, czy co żeśmy pominęli. Pewnie bardzo dużo. Zachęcam do eksplorowania. A, no i wiem, że chcecie na pewno build zobaczyć mój, to pokazuję wam build. Tu takie rzeczy są. I ekwipunek. Nie, ekwipunek, wyposażenie, takie. Tak, i tym właśnie pokonaliśmy bossa głównego. Aha, nie widać, przepraszam. Już tu, jeszcze raz. Wyposażenie, siup, siup, siup. Siup, 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 siup. I... ekwipunek. Nie, ekwipunek. I status, tak wygląda mój status. Nikogo nie skopiowałem, chłopie. Nikt nie ma takiej postaci. Patrzcie, zapamiętane zaklęcia tu oczywiście było trochę inne, ale to widzieliście. No i niesamowity eliksir też jest dobrze zmieszany. Że ataki są coraz silniejsze kolejne. I to nawet działało chyba. Dobra. Czekajcie, rozwiniemy sobie postać, bo się później zalogujemy i pewnie zginiemy od razu, bo gdzieś pobiegnę. Siłę sobie dajmy, będziemy siłaczem. Dobra. Koniec tego Eldenika. No fajny był, fajny w ogóle dodatek jak cała gra, ale żeśmy godzin nabili. Teraz trzeba nową grę znaleźć.